Chcę mówić o gatunku kolędy, o historii tej nazwy, o historii tej formy i o rozmaitych rzeczach, które się dzieją po drodze. Wydaje się, że to jest wszystko takie proste, prawda? No, śpiewamy o Bożym Narodzeniu, o dzieciątku, o żłóbku, o Betlejem i o co tu chodzi. Tymczasem rzecz jest znacznie bardziej złożona i jak każdy akademik postaram się rzecz maksymalnie skomplikować. Ale na tyle, żeby to było jasne. Otóż po pierwsze, pierwsza rzecz jest podejrzewam znana wam dobrze, skąd jest ta nazwa, bo ona nie ma nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Dlaczego kolęda nazywa się kolęda? Co znaczy to słowo? Z jakiego języka pochodzi? Z łaciny. Kalenda jest jedno z niewielu słów w łacinie, które się zaczyna od K. Prawda? Normalnie przez C. Czasem się je pisze przez C, ale standardowa pisownia jest K. Kalendę to był pierwszy dzień miesiąca. Zwłaszcza stycznia, dlatego że od reformy kalendarza w 153 roku przed naszą erą i potem reformy Juliusza Cezara, tak zwany kalendarz juliański, kalendarz zresztą, nazwa stąd pochodzi, ustalono, że rok się zaczyna 1 stycznia, przedtem się zaczynał 1 marca i że to jest taki dzień graniczny. I w tym dniu składano życzenia rozmaite. I to był zwyczaj rzymski, ale to był zwyczaj, który się potem rozpowszechnił przede wszystkim w Europie Wschodniej. I to jest pierwsza informacja historycznie istotna, że kolędowanie, czymkolwiek było potem, to jest zwyczajem raczej wschodnioeuropejskim. Słowiańskim, rumuńskim, bułgarskim, oczywiście to też słowiańskim, w tym polskim także. Kolędowanie to było składanie życzeń na Nowy Rok z prezentami, z podarkami i z winszowaniem wszelkiego szczęścia. I to nie miało żadnego związku z Bożym Narodzeniem. I nawet później, w ramach postępującej chrystianizacji tych wszystkich krajów, w tym Polski, to zaczynało nabierać charakteru religijnego, zaczęło się łączyć ze świętami Bożego Narodzenia, które są świętami starymi, ale nie bardzo starymi. One są znacznie młodsze niż Wielkanoc czy niż Epifania, czyli dzisiejszych Trzech Króli, mówiąc w skrócie. To jest święto z późnej starożytności. I święto, które, jak wiemy, no wędrowało, to nie było tak, że na pewno było 24, 5, 6 grudnia. Mieliśmy tutaj kilka wersji, kilka wariantów, te święta się tam zlewały z Nowym Rokiem, z Trzema Królami. Wreszcie ustalił się ten zwyczaj, który mamy do dzisiaj. I kolędą jeszcze w okresie średniowiecza i jeszcze w okresie tego, co nazywamy renesansem, nazywano właśnie życzenia, właśnie powinszowania, właśnie podarunki, czasem metaforyczne, są takie zbiory kazań średniowiecznych czy renesansowych, gdzie ten kaznodzieja daje różne rzeczy w kolędę, jakby ofiaruje metaforycznie rozmaitym stanom. I tu nie ma żadnego żłóbka, żadnego dzieciątka, żadnego Betlejem. To się powoli zaczęło przekształcać, przesuwać, aż wreszcie przesunęło się w stronę nam znaną. Potem zresztą przesunęło się jeszcze dalej i powstało coś, o czym dzisiaj mówić nie będę, bo to jest osobny gatunek, tak zwaną Christmas song, prawda, która jest tak jak Jingle Bells, czy tak jak Santa Claus is Coming to Town, czy nasze jest taki dzień, prawda, Seweryna Krajewskiego, gdzie w ogóle nie ma topiki bożonarodzeniowej także, tylko jest magia świąt ogólnych, prawda. Ale jakie to są święta, to się w ogóle o tym nie mówi. Więc to przesunięcie tematyczne nie jest tylko rzeczą starożytności i średniowiecza, tylko także następuje dzisiaj. Ale wracając do właściwych kolęd. To jest oczywiście śpiew na Boże Narodzenie i w krajach wschodnioeuropejskich często on jest nazywany kolędą, czy kaliatką, czy koledą w czeskim. To w różnych wariantach fonetycznych występuje. Natomiast ta nazwa nie występuje na Zachodzie. Bo jak wiemy,
Angielski pewnie wszyscy znacie. Jak jest kolęda po angielsku? Carol, Christmas Carol, prawda? Carol w ogóle to jest też nazwa łacińska, czy nawet grecko-łacińska. Są dwie etymologie. Jedna to jest greckie właściwie, czyli od choros i auleo, czyli chorauleo. Potem przez Corolla, Corol francuskie, starofrancuskie, po Carol angielskie. Od połączenia słowa choros, czyli chór, ale chór w znaczeniu tańczący, bo grecki chór tańczył przede wszystkim, prawda, bardziej niż śpiewał, i auleo, czyli gram na aulosie, na takim dętym instrumencie, trochę podobnym do brzmieniu do dzisiejszego klarnetu, prawda, który był takim instrumentem Greków starożytnych, używanym w tragedii i w komedii. I to jest taniec, to jest nazwa wirowego tańca, takiego kółka graniastego, który był bardzo popularny w rozmaitych krajach europejskich, po wschodniej stronie też, i który nosił z kolei we Włoszech nazwę corolla, czyli koronka, można mała korona. Stąd niemiecka nazwa tego tańca jest Kronentanz. Sprawa jest skomplikowana, ale w każdym razie cały czas operujemy w obszarach, które nie mają nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Tylko potem przeniesiono to na śpiewy religijne, różne, bo mówiono o Easter Carols, o no, jak się ten okres nazywa teraz, Advent Carols, prawda? I Christmas Carols oczywiście. I te bożonarodzeniowe karolki, prawda? Korolki, koronki, jakkolwiek to zwać, ustaliły się i dzisiaj w dzisiejszej angielszczyźnie praktycznie, jak ktoś mówi carols, to wiadomo, że to się odnosi do Bożego Narodzenia. Natomiast w większości innych języków nie ma określenia osobnego, są po prostu określenia takie jak włoskie natalicio, dokładnie to jest nie canto, tylko canto natalicio, albo villancico navideño po hiszpańsku, czy chant de Noël francuskie, czyli po prostu pieśni, czy Weihnachtslied niemieckie, po prostu pieśni Bożego Narodzenia, pieśni bożonarodzeniowe. Nie ma określenia na kolędę. I to jest jedna sprawa. Ja sobie tu zerknę do mojej ściągi, żeby mówić po kolei, o co chodzi. Otóż sprawa da się rozpisać na 5 takich naiwnych pytań, mówiąc już o kolędzie jako gatunku. Jak ona jest zbudowana, z czego ona się składa, kto w niej mówi, do kogo mówi, o czym, w jakim celu i za pomocą czego? To jest takie klasycznych 5 pytań tekstologów. I teraz pytanie, kto? No, mamy tekst i w tym tekście mamy jakiś podmiot, prawda? Ktoś się tam wypowiada. I charakterystyczne, że ten podmiot najczęściej jest zbiorowy, prawda? To jest forma liryczna, ale forma bez indywidualnego podmiotu, bardzo rzadko. W kołysankach no to jest Matka Boska, czasem są jakieś, ale to bardziej w żartobliwych kolędach, jakieś podmioty pojedyncze, jakiś pasterz, na przykład są takie kolędy, gdzie tym podmiotem śpiewającym czy mówiącym jest woł, prawda? Wołek, zwierzę, prawda? Jeden z tych dwóch, tej pary, która tradycyjnie towarzyszy żłobkowi, prawda? Jezuskowi małemu. Więc, ale to są raczej wyjątki. W większości przypadków to są śpiewy zbiorowe, do śpiewania zbiorowego. To nie jest liryka solowa. Tutaj wypowiada się zbiorowość i często też zbiorowość jest adresatem. Bo charakterystyczne, mimo że temat jest religijny, to kolędy bardzo rzadko są modlitwami. Zobaczcie, to jest paradoks. Prawda? Większość pieśni kościelnych, śpiewanych w kościele, to są modlitwy, prawda? Jakoś tam skierowane do Boga czy do świętych pańskich. Natomiast tu nie. No, są w tym repertuarze, który znamy, właściwie przychodzi mi do głowy tylko jeden taki wyrazisty wyjątek i to nie jest cały tekst, tylko jedna zwrotka, słynna ostatnia zwrotka Bóg się rodzi, prawda? Podnieś rękę Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą i tak dalej, prawda?
To jest modlitwa, to jest prośba o wstawiennictwo boskie i pomyślność dla domu. Zresztą o tej kolędzie parę słów jeszcze powiem. A poza tym nie. Przy czym to nie jest wcale rzecz taka no ponadczasowa, dlatego że jeżeli weźmiemy pierwszy tekst uważany za kolędę polski, czyli Zdrów bądź królu anielski, to jest XV-wieczny zapis, 1424, ale przypuszczamy, że ten tekst jest wcześniejszy, to on idzie tak. Zdrów bądź królu anielski, k nam na świat w ciele przyszły. Tyś zaisty Bóg skryty, w święte czyste ciało wlity. Zdrów bądź stworzycielu wszego stworzenia, narodziłś się w ucierpienia, przez swego luda zawinienia. Zdrów bądź Panie od Panny, jęż się narodził za nie. Zdrów bądź Jezu Chryste, królu, racz przyjąć Ci nasze chwałę, racz dać Ci dobre skonanie, przed Twojej matki zasłużenie, abychom się wżdy chwalili, z Tobą wiecznie królowali. Amen. I teraz popatrzmy, jak to jest zrobione. Co tu mamy? Tu nie mamy żadnego sztafaru bożonarodzeniowego, prawda? Nic nie jest opowiedziane, nic nie jest odmalowane, prawda? Nie ma żadnych dialogów. To jest modlitwa. Czysta modlitwa. I w tym sensie ja bym się prywatnie, nie polemizując z autorami i historykami, bo jest to tekst doskonale opisany i przez wybitnych historyków zaliczony do kolęd, ale ja bym się zastanawiał, czy na pewno to jest kolęda. Właśnie przez to, że on jest wyłącznie modlitwą, prawda, przekazaniem pewnych treści teologicznych, prośbą, i nie ma tego elementu opisowego. I teraz gdybyśmy się zastanawiali nad charakterystyką gatunku, to może byłoby coś takiego, że kolędę wyróżnia od innych pieśni o Bożym Narodzeniu właśnie to, że jest jakaś historia opowiedziana, że jest jakiś pejzaż, że są jakieś detale, są jakieś ornamenty, są jakieś osoby dodatkowe, mogą być jakieś dialogi, prawda? To wtedy to się nam rzeczywiście z taką kolędą par excellence kojarzy, a ten tekst niekoniecznie. I tu już zaczynają się te historie no, bardziej skomplikowane i formalne. Ale co dalej? Do kogo? Drugie pytanie. A więc właśnie, czasem do Boga, ale rzadko. Ona? Najczęściej to jest, tym adresatem jest sama zbiorowość, prawda? Zobaczcie, jak często w tekstach kolęd mamy zwrot my, niech my, a my razem zaśpiewajmy, prawda? Czy do szopy hej pasterze, ale to właściwie pasterze między sobą mówią, prawda? Pójdźmy wszyscy do stajenki. To jest ten motyw zachęty, to jest ten motyw tak jakby za zachęcenia się, za zagrzania się, rozgrzewki, prawda, zachęty przed pójściem do Betlejem. Bardzo charakterystyczny motyw, czyli można powiedzieć, że jest to taka liryka zwrotna, prawda, gdzie zbiorowość mówi sama do siebie, także w innym kontekście, a my, jak się kończy przecież w śródnocnej ciszy. A uznaniem, prawda, że się jest pod osobą chleba i wina, prawda? Tak jakby teologicznym napomnieniem. Czyli można tutaj zauważyć, że rzadko kiedy, prawda, jest ten dualizm między podmiotem mówiącym i adresatem. Ten adresat jest tym samym, tą samą najczęściej zbiorowością. To oczywiście są wyjątki. Wyjątkiem są na przykład kołysanki, prawda? Gdzie jest wyraźny podmiot jednoosobowy, to jest Matka Boska, prawda? Która usypia, czy zabawia, czy tak jakoś inaczej tam zajmuje się dzieciątkiem. Prawda? I gdzie jest adresat wyraźny i nadawca wyraźny. I to są dwie różne osoby. Ale z drugiej strony, bardzo często to jest ujęte w jakąś ramę. Prawda? Gdy śliczna Panna Syna kołysała, z wielkim weselem tak do niej śpiewa, tak jemu śpiewała, prawda? Więc jest rama tekstowa. I potem jest cytat, luli, luli, laj, prawda? I później już dalej jedzie tekst Madonny, prawda? Czyli gdzieś zawsze mamy pewną, znaczy zawsze, bardzo często, pewną sytuację
podwójną, dwupiętrową, prawda? Jakąś ramę narracyjną czy jakąś ramę tekstową. Pokażę to na przykładzie w Śródnocnej Ciszy, jak te rzeczy potrafią być czasem złożone. Dalej. O czym mówi? A, no i tu się zaczyna sprawa topiki. I tu właśnie jest ten paradoks, który zauważyłem przy okazji Zdrów bądź Królu Anielski, że mamy pewien repertuar elementów tekstowych, że te kolędy są złożone z pewnych klocków, prawda, które często są wymienne, które często są w różnych kombinacjach pokazane. I tu jest kilka kategorii rzeczy. Otóż, i tu już sobie siądę, żeby nie pomylić którejś. Jedna rzecz to są te elementy opisowe, prawda? Mówienie o tym, co się dzieje, prawda? Że są bohaterowie biblijni, święta rodzina, że są aniołowie, że są pasterze, że jest ten wół i osioł, który się tam pojawia już w średniowiecznej tradycji. Czasem się wspomina o Herodzie. Bywa, że jest w ogóle zwersyfikowany cały tekst ewangeliczny, od świętego Łukasza głównie, bo tam jest ten najobszerniejszy opis Bożego Narodzenia. I to są te elementy opisowe zaczerpnięte z Biblii. Prawda? Ale do tego dochodzą często elementy opisowe, ale folklorystyczne. Prawda? W pastorałce to widać bardzo wyraźnie. Czyli to są ci pasterze, którzy są zindywidualizowani. Bo w Biblii nie ma, żaden nie ma imienia, prawda? Żaden się nie wypowiada solowo. To jest cały czas taka niezróżnicowana grupa. A w folklorze i w kolędach już oni zaczynają dostawać imiona, atrybuty, jakieś cechy charakterystyczne, zachowania, często komiczne. Więc tu już się zaczyna ta topika rozszerzać. Zwierzęta, w tym ptaki na przykład, to jest taki wątek, o którym też powiem za chwilę. To jest drugi element, to jest ten cały sztafaż folklorystyczny, często właśnie polski, prawda? Jak to w pastorałce Schillera, czyli takim montażu starych tekstów pastorałkowych, jak oni się wybierają do tego Betlejem przez wszystkie okolice Krakowa, prawda? W dość skomplikowany sposób. Ja próbowałem to narysować, tę mapę, to błądzą tam straszliwie. Ale dalej, co jeszcze może być w tej topice kolędowej? Otóż nawiązania do Starego Testamentu, już teologia, a więc do Izajasza, do psalmów, także do grzechu pierworodnego, prawda, przeciwko któremu Chrystus się tutaj wybiera na ziemię. Dalej, są pouczenia moralne, w tym zbiorowe wyznanie wiary. Są osobny element, i to jest ten element kolędy w tym sensie dawnym, ofiarowanie darów dzieciątku. Bo często zauważcie, że kolęda, przestając być pieśnią życzeniową, zaczyna być znowu pieśnią życzeniową przez to, że królowie, pasterze i my też jako zbiorowość przynosimy Jezusowi różne rzeczy, prawda? Od masła i mleka i jakichś ptaszków po serca czyste i dobre uczynki. Prawda? Czyli ta kolęda znowu nabiera jakby swojego własnego charakteru. Co dalej? Może być też polemika, taka metatekstowa pomiędzy rozmaitymi tekstami biblijnymi, ale także na przykład polemika z Żydami. Jest taki motyw Żydów, którzy no, wprawdzie byli krajanami całej świętej rodziny, w końcu to też byli Żydzi, prawda? Jezus wcielił się w Żyda, prawda? Nie w żadnego Norwega czy Japończyka, prawda? Ale równocześnie no, jest ten motyw, że on przezwyciężył, że naród żydowski jako taki nie uznał Mesjasza, w związku z tym zasługuje na potępienie, prawda? I pojawia się postać takiego komicznego Żyda, to też w pastorałce Schillera jest taki znany dialog Żydzie, Chrystus się rodzi, gdzie on opowiada, że on Boga zna doskonale ze Starego Testamentu, ale tego nowego to on nie rozumie, prawda? Kolejny element. I wreszcie ostatni element, który się rozwija w romantyzmie, który jest stosunkowo późny, to są elementy nastrojowe. To jest to, co jest w Cichej Nocy, prawda? Franza Xavera Grubera, austriackiej kolędzie, najpopularniejszej chyba kolędzie na świecie, najbardziej międzynarodowej, gdzie jest
ten element teologiczny, ale w gruncie rzeczy dużą rolę odgrywa także nastrój, sceneria. Prawda? Oczywiście zimowa, nie mająca nic wspólnego z Palestyną, prawda? Ale chociaż tam potrafi być zimno też czasem, zwłaszcza w zimie, prawda? W nocy, więc to nie jest tak, że tam nie było zimno tej matce i temu dziecku. W każdym razie to, co potem stanie się elementem właśnie Christmas songs, niektórych, tych lirycznych, tych nastrojowych, prawda, powolnych, nie tych szybkich, że właśnie ta magia świąt cała, prawda, ona zaczyna funkcjonować, rozbudowywać się w XIX wieku w takich kolędach, może nawet nie tyle romantycznych, co biedermajerowskich, właśnie takich jak Cicha Noc. Zatem układ tych elementów, układ tej topiki jest dość istotny i tu przyjrzyjmy się właśnie kolędzie, no, wydawałoby się jednej z najprostszych i najbardziej znanych, czyli Wśród nocnej ciszy. Bo co tu jest? To jest po pierwsze charakterystyczne, to jest dość krótka kolęda. Ma cztery zwrotki i no, w zasadzie śpiewa się wszystkie, prawda? Wiele kolęd ma tych zwrotek po kilkanaście, a my tak naprawdę znamy dwie, czasem jedną tylko. A tutaj na ogół śpiewa się całość i to jest całość zamknięta, to jest całkiem dobrze skonstruowane. I teraz popatrzmy, co tu mamy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, a więc jest rama narracyjna, prawda? Dwukropek, cudzysłów, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, Bóg wam się rodzi, prawda? Się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Prawda? Jest wypowiedź anielska. Czyli już jest zmiana podmiotu. Poszli, znaleźli, jest narracja znowu i zamiana czasu, bo najpierw jest czas teraźniejszy, potem jest czas przeszły, dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. No ale jakie znaki? Nie ma żadnych znaków z pierwszej zwrotki, prawda? Czyli tu się odwołuje już ten anonimowy autor, bo tu nie mamy pojęcia, kto to był. To jest przełom XVII-XVIII wieku prawdopodobnie, zakłada, że odbiorca wie, że jest ta narracja, a zobaczycie dziecię zawinięte w pieluszki i położone w żłobie w mieście Betlejem. I niewiele tam jest informacji, ale jakieś są, prawda? Czyli odbiorca powinien wiedzieć, że taka instrukcja została tym pasterzom dana. Potem jest trzecia zwrotka, w której jest, no jak to idzie dalej? Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie, jak Bogu cześć oddali, a witając zawołali z wielkiej radości dwukropek i znowu jest wypowiedź, ach witaj Zbawco, prawda? Z dawna żądany, 4000 lat wykonany. Proszę Państwa, od razu zrobię dygresję tutaj. Ja nie znoszę tych biurokratycznych, pedantycznych poprawek, wiele tysięcy. No to trzeba by napisać 1,5 miliarda lat, czy coś tam, prawda? Ile tam ludzkość na Ziemi trwa, tyle czekany. Bo przecież to nie było 4000, tylko było znacznie więcej. Ten biskup Armach, co to policzył, że tam świat został stworzony w czwartek po południu, to był taki rzeczywiście facet. To przecież to zawracanie głowy, to naprawdę było tego więcej. No jest w tradycji to 4000, no już nie zmieniajmy, bo nic to nam nie da, nic to nam nie załatwi. To nie ma żadnego historycznego, kalendarzowego znaczenia, to są wszystko symbole. Tak samo jak ten Józef Stary, nie wiem, pewnie za Państwa czasów to już się śpiewają i Józef Święty ono pielęgnuje. Zawsze był Józef Stary. Oczywiście nie ma w Biblii nic takiego, żeby powiedziane, że on był stary, prawda? Żydzi na ogół jednak swatali ludzi z grubsza biorąc w podobnym wieku, no ale miał już zawód i prawdopodobnie był starszy od swojej żony. I to znowu nic nie zmienia, to nam nic nie załatwia, że my zamienimy starego na świętego, a zostawmy ten tekst, zwłaszcza, że jakoś lepiej brzmi, ten święty mi tam za bardzo świszczy tak w śpiewie. No a najbardziej głupia zmiana moim zdaniem to jest w Dzień Bożego Narodzenia. Jeśli śpiewacie, to jak śpiewacie? Radość wszelkiego stworzenia i kto tam podlatuje? No kto? W Dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia.
I kto śpiewa? Nie znacie tej kolędy? Niemożliwe. No, ja wiem, że wasze pokolenie jest na ogół nie bardzo kościelne, nie bardzo religijne, ale to jest jedna z najpopularniejszych kolęd. I teraz niezależnie od wyznania i stosunku do wiary, to jest część polskiej tradycji. No kochani, no to warto wiedzieć. Otóż są dwie wersje. W mojej parafii śpiewa się aniołowie podlatują, Jezusowi podśpiewują. Tymczasem oryginalna wersja jest ptaszki. Tam są ptaszki. I mało. Jest potem następna zwrotka, w której są wymienione te ptaszki. Słowik zaczyna dyskantem. Znacie tę wersję? Co? Nie. Słowik zaczyna dyskantem, szczygieł mu wtóruje altem, szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem. No, czyli są cztery głosy klasycznego chóru wymienione po kolei. Ja jako muzyk się bardzo cieszę, że pamięta się o tym, jakie są głosy. A w momencie, kiedy to się zamienia na anioły, no to następna zwrotka nie ma żadnego sensu. I tego typu no, pedantyczne takie podejście wydaje mi się no, kontrproduktywne, krótko mówiąc. No i teraz wracamy do naszego Wśród Nocy i Ciszy. Mamy tak. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Czyli wyraźnie jest odwołanie się do tej prefiguracji, prawda? Do tego, co jest zapowiedzią przez egzegetów Nowego Testamentu dostrzegane w Starym Testamencie, że będzie Mesjasz i że ten Mesjasz to będzie ten właśnie, a nie żaden inny. I teraz ostatnia zwrotka, czwarta. I my czekamy na ciebie, Pana, a kiedy przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed tobą, wiedząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. I teraz mamy znowu podmiot zbiorowy, ale czy to jest ten sam podmiot zbiorowy, co wcześniej, czyli pasterze? No nie, bo oni na pewno nie uczestniczyli w żadnej mszy, prawda? Bo to jest forma, która się wykształciła później. Nie mówiąc o tym, że trzeba było te 33 lata zaczekać, prawda? Aż Jezus odprawił to pierwsze nabożeństwo, prawda, w Wielki Czwartek i być może wielu z tych pasterzy już na świecie nie było. No. I tutaj ta zbiorowość jest zbiorowością współczesną, to znaczy współczesną autorowi czy współczesną wykonawcom i to jest wyznanie wiary i to jest zresztą wyznanie szczególne, ponieważ tutaj wyraźnie widać, że jest to kolęda kontrreformacyjna, że ona ma także swój element polemiczny, pokazujący, że aha, w transformacji eucharystycznej, prawda, w czasie nabożeństwa dokonuje się rzeczywista transsubstancjacja. Prawda? Jak wiemy, różnica teologiczna między prawosławiem i katolicyzmem z jednej strony, a większością odmian protestantyzmu z drugiej strony jest taka, że Kościół katolicki rzymski i Kościół prawosławny wierzą w transformację rzeczywistą, to znaczy, że w tym chlebie i winie jest istotnie, tam fizycznie tego nie widać, ale ontologicznie to jest ciało i krew Chrystusa, a protestanci w ogólnym, barbarzyńskim uogólnieniu, bo tam są subtelne różnice, ale powiadają, to jest forma symbolu. To jest tylko taka jakaś reprezentacja, prawda? To nie jest istotna, prawdziwa obecność, tylko to jest... Dlaczego karierę taką zrobiło Święto Bożego Ciała po okresie reformacji? Ano właśnie jako element pokazania nie Lutry paskudne i Kalwiny przebrzydłe. My, prawdziwi rzymscy katolicy, wierzymy, że ta transformacja następuje autentycznie. I ta kolęda jest elementem tej polemiki ukrytym, bardzo niewinnym, ale elementem polemiki pomiędzy dwoma odłamami europejskiego chrześcijaństwa. Czyli zobaczcie, cztery zwrotki, prościutkie, wierszyk, a w tym się kryją rozmaite chytrości. Nie twierdzę, że autor czy autorzy, bo to coś tam mi wygląda na autorstwo, no jakby takie trochę łańcuszkowe, że to nie jeden był autor, ale nie umiem tego udowodnić. Że autor czy autorzy, że koniecznie chcieli tu zrobić taką przemyślną konstrukcję i o wszystkim pamiętali. Nie, oni prawdopodobnie to robili intuicyjnie, ale mogli na pewno brać pod uwagę i brali pod uwagę wielość tych rozmaitych sensów.
Dobrze. I teraz, ale cały czas mówimy o tekście, a jeszcze jest przecież muzyka. I teraz te całości tekstowo-muzyczne wykazują też pewne regularności i pewne wyraźne są odmiany. Otóż mamy kilka takich wyraźnych podgatunków, prawda? Że kolęda jako całość jest swego rodzaju no, antologią rozmaitych możliwości, rozmaitych gatunków szczególnych. Takim najbardziej wyrazistym chyba jest kołysanka, prawda? Że mamy tutaj powolną, liryczną melodię. Bardzo często to jest rzeczywista kołysanka z podmiotem jednoosobowym, czyli Maria, która jakoś tam usypia czy łagodzi płacz dziecka. I ona ma formę kołysanki i ona ma często muzycznie także formę kołysanki. Gdy śliczna panna czy lulajże Jezuniu, no to są ewidentne tego przykłady. To jest jedno. Drugie to jest kolęda taneczna. No? W Polsce to jest bardzo wyraźne. No? Często to są rytmy mazurkowe. W dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia i tak dalej, prawda? Bywa także, to jest przypadek bardzo, bardzo szczególny, ale taką kolędą taneczną jest też najbardziej chyba uczona i taka najbardziej wyrafinowana z polskich kolęd, czyli Bóg się rodzi. Bóg się rodzi za mojej młodości było śpiewane niemożliwie powoli. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan... I można było zasnąć. Prawda? Tymczasem to jest kolęda dworska. To jest kolęda napisana na dworze Lubomirskich przez Karpińskiego. I to jest polonez. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażonym. Pa-pa-pam-pam, powgień szepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony. I tak dalej. Płynie ten polonez. Można to tańczyć. Zresztą przypominam, co mówiłem na początku, że kolędy, te powiedzmy bardziej zachodnie, ale także kolędy wschodnie, często łączą się z formami tanecznymi. W kościołach zresztą w średniowieczu robiono rzeczy, które dzisiejsi strażnicy moralności prawdopodobnie by zaraz wyegzorcyzmowali. Tam tańczono, tam się bawiono, tam urządzono przyjęcia, wiece polityczne, podrywano dziewczyny, no mnóstwo rzeczy było. Przyprowadzano zwierzęta na nabożeństwa. Kościoły służyły do mnóstwa różnych spraw, niekoniecznie związanych z kultem. Więc te taneczne formy mogły także przyjmować formy rzeczywistego tańca. Kolejna forma to jest pastorałka. I tutaj chwilę o pastorałce jako takiej, ponieważ niektórzy uważają to za osobny gatunek. Kolęda jest osobna, a pastorałka jest osobno. Kolęda jest bardziej teologiczna i dogmatyczna, a pastorałka jest bardziej rodzajowa i humorystyczna. Wydaje mi się, że to jest kwestia ilościowa. To jest, ja lubię takie powiedzenie Ernesta Rutherforda, takiego angielskiego chemika, który powiedział, że różnica jakościowa to jest źle zmierzona różnica ilościowa. Więc dla mnie ta różnica jest różnicą pewnego stopnia, że są pewne utwory, które są w jakimś tam procencie pastorałką, czy wykazują cechy pastorałki, a niekoniecznie muszą być w pełni i tak dalej. Sama obecność pasterzy wcale jeszcze nie determinuje nam tego, że to jest pastorałka. Otóż, tak jak ja to widzę, pastorałkę charakteryzuje po pierwsze zróżnicowanie i zindywidualizowanie postaci. To znaczy, że są wśród tych pasterzy wyodrębnione konkretne osoby z imionami najczęściej. Czasem z jakąś charakterystyką, a ten gruby, a ten kulawy, a ten stary, a ten młody. Prawda? Druga rzecz. Pastorałka często ma charakter dialogowy. Tam są wypowiedzi tych poszczególnych osób. One potrafią być bardzo rozbudowane. Opisy tych darów oczywiście są też, bo to z reguły jest podróż pasterzy do Betlejem. A więc można powiedzieć, okej, wątek podstawowy jest biblijny. Prawda? Zdecydowanie. Prawda? Tu nie jest nic wymyślone. Oni rzeczywiście się udali.
Ale z czym się udają, co przy okazji mówią, co zanoszą, jakie mają własne biografie, to już jest inwencja autora bądź autorów konkretnego tekstu. I tutaj to potrafi być bardzo rozbudowane, wręcz w całe widowisko. I jest taka teoria, wydaje mi się, że przekonująca, że pastorałki, podobnie jak wiele kolęd także, niekoniecznie o charakterze dramatycznym, wywodzą się nie z kultu, nie z liturgii bezpośredniej, to znaczy nie z nabożeństw, tylko z jasełek bądź innych przedstawień teatralnych. I stąd powód, dla którego znaleźliśmy się tutaj. Że to są formy teatralne. Nie tak, że oczywiście bywało też odwrotnie, prawda, że w formach teatralnych stosowano, tak w misteriach stosowano czasem hymny, które wcale nie były przeznaczone dla teatru. Więc ten przepływ tekstów i form pomiędzy teatrem, kościołem, domem, placem publicznym i innymi miejscami i uniwersytetem jest duży. Te formy po prostu wędrują. Ale w przypadku pastorałki jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że ich pierwszym miejscem zastosowania były formy teatralne czy parateatralne, prawda? Kuligi, kolędnicy, rozmaite formy wędrownych jakichś przedstawień, prawda? Żonglerów. To było miejsce, w którym ta forma dialogowa, ta forma humorystyczna, wiadomo, że ludzie bardziej wolą komedię niż tragedię, mogła się ukształtować. Druga historyczna zaszłość jest taka, że wiąże się kolędy także z środowiskiem franciszkańskim. To wprawdzie, jak sądzę, jest legenda i właściwie nie da się tego powiedzieć, nie da się tego udowodnić, a raczej sfalsyfikować. W niektórych źródłach popularnych pisze się, że pierwsze kolędy to pisał święty Franciszek. Ostrożnie. Raczej nie. Rzeczywiście w środowisku franciszkańskim wykształcił się zwyczaj wystawiania szopek, prawda? Czy to inscenizowanych, czy to jak jasełka, czy to nieruchomych, ale w każdym razie jako obrazów, takie jak szopka krakowska, prawda? To jest, myślę, że tu się nie zmieniła teoria, że to jest rzeczywiście wynalazek franciszkański, być może nawet wywodzący się od samego założyciela zakonu, ale już inscenizacje bożonarodzeniowe były wcześniejsze i niekoniecznie wiążą się z tradycją franciszkańską, choć oczywiście franciszkanie to pielęgnowali. To było dla nich charakterystyczne, ale to robili także jezuici, robili oblaci, bardzo wielu innych także robiło. Więc tutaj ten związek nie jest taki konieczny. Niemniej warto pamiętać, że środowisko zakonów żebraczych, ale zwłaszcza franciszkańskiego, było dla kolęd, dla tradycji kolędowej bardzo życzliwe. Proszę Państwa, bo zastanawiam się, co jeszcze wybrać. Otóż może tak. Ja spróbuję zapytać o dawność bądź niedawność. No, jak Państwo sądzicie, z tych kolęd, które są w dzisiejszym obiegu, ja nie mówię o Zdrów bądź Królu Anielski, bo nigdy nie słyszałem tego śpiewanego w żadnym kościele, prawda? Ani nawet chyba w radio. Natomiast jak sądzicie, która z tych znanych kolęd, z tych, które rzeczywiście są w repertuarze, jest najstarsza? Proszę? Bóg się nam rodzi, czy Bóg się rodzi? Bóg się rodzi, a skąd? To jest jedna z najmłodszych. To jest koniec XVIII wieku. Jak na kolędę, to jest, no powiedzmy, nastolatek. No. Nie, nie, nie. Bóg się rodzi, to jest już uczona, bardzo taka późna kolęda. A jeszcze późniejsza. To jest połowa XIX wieku. Cicha noc to jest Franz Xaver Gruber, to jest Hallein z takiej wieliczki pod Salzburgiem. Nie, 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 nie. Proszę? Nie, Lulaj żyje z Unią jest dość stara, ale to jest, o ile wiem, XVIII wiek. Nie, nie, jest najstarsza kolęda zachowana, taka, która jest, jak mówię, z tych, co się utrzymała w repertuarze, jest XVI-wieczna. Zapis muzyczny jest z XVII wieku, ale jest na pewno. Anioł pasterzom mówił.
Anioł, zobaczcie, ona brzmi dość archaicznie. Anioł pasterzom mówił. Zaśpiewamy ją. Potem Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, też cytat biblijny, czy parafraza. Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Tak archaiczna, dosyć może niezgrabna nawet trochę, ale to jest najstarsza z istniejących w repertuarze kolęd. A najpóźniejsza. Jak myślicie, która jest z takich, które rzeczywiście funkcjonują? Nie mówię, no... Co? Nie, wśród nocnej ciszy? No ja mówiłem, to jest przełom XVII i XVIII wieku. Przybierzeli do Betlejem to jest skomplikowana rzecz, dlatego że Przybierzeli do Betlejem pochodzi z Symfonii Anielskich Jana Żabczyca i to jest początek wieku XVIII, ale ona bardzo się tak zmieniła i to, co dzisiaj śpiewamy jako Przybierzeli do Betlejem, pasterze grają skocznie dziesiąteczku na lirze, to jest XIX wiek i to jest taka stylizacja, właściwie już archaizacja XIX-wieczna, więc ona ma długą tradycję. Proszę Państwa, no są być może niektóre, bo tu są różne lokalne tradycje, co do których ja nie mogę się wypowiadać. Natomiast jest taka kolęda, nie było miejsca dla Ciebie, nie było miejsca dla Ciebie, o Jezu, w żadnej gospodzie. I ona jest dokładnie datowana i ona ma swoich autorów, to jest dwóch księży z Nowego Sącza i została opublikowana w roku 1932. Czyli to jest kolejna dwudziestowieczna. I w zasadzie nie ma późniejszych, które by się w repertuarze jakoś uchowały. To jest zresztą interesujące, bo to jest kolenda, która miała swoją, no powiedziałbym, dosyć dwuznaczną i dosyć niemiłą karierę, jako kolęda, nazywana jest czasem tak zwaną kolędą święcimską, bo ona była śpiewana w Auschwitzu, w obozie. To zresztą jest osobny temat, ja już jest późno, więc opuszczę tutaj taką dygresję, którą chciałem zrobić na temat tych kolęd, które były śpiewane w ekstremalnych warunkach czasem i nie zawsze były dobrze widziane, nie zawsze były dobrze przyjmowane. To jest w ogóle dość taka dramatyczna historia o funkcji muzyki, funkcji sztuki w ogóle. Ale dajmy sobie z tym spokój. I czasem spotyka się w jakichś popularnych opracowaniach informacje, że ona powstała w ogóle w którymś z obozów koncentracyjnych, albo w Oświęcimiu, albo w Guzen. Nieprawda. Powstała 7 lat przed wojną drugą i tylko została tam sui generis spopularyzowana. Prawda? I potem pamięta się o tym jako takiej wojennej, przez to, że jest taka smutna i żałosna i o tym, jak to Jezus został opuszczony. A więc ona siłą rzeczy pasuje do tych ekstremalnych warunków wojennych i obozowych, ale nie powstała wtedy, powstała znacznie wcześniej. To nie znaczy, że kolęd się nie pisuje. I teraz nie wiem, na ile to wyjdzie, ale chcę Państwu pokazać kolędę, która została napisana w roku 2005 chyba, przez mówiącego te słowa. I może się okazać, że niektórzy z was, no 2005 rok oczywiście to byliście bardzo mali, ale ponieważ ona była śpiewana przez wiele chórów szkolnych uczestniczących w takim konkursie w Świdnicy. Braliście udział i co, śpiewaliście tę kolędę? Bóg między nami? Nie, czy bierzecie udział w konkursie w Świdnicy? Czy wygraliście? No, więc dobrze, to w takim razie posłuchamy. Panowie na górze, bo ja nie pamiętam jaki rok, tam jest na okładce napisane dolnośląskie kolędowanie i rok? 2004, o. Więc ona powstała w końcu 2003 roku, bo trzeba było tym chórom to rozdać. I teraz, żeby mojemu gardłu dać trochę spokoju, ośmielam się Państwu zaproponować tę kolędę. Ona jest śpiewana przez chór dziecięcy, więc jest to trochę wysoko, ale ponieważ tam się 8 razy powtarza refren, więc mam nadzieję, że dacie radę w którymś momencie włączyć się w ten refren. Dobrze?
Wykonanie jest takie sobie. To jest najlepsze z tych, które znalazłem. To, które zresztą dostało pierwszą nagrodę chyba za wykonanie tej kolędy. Ja bym to oczywiście zrobił trochę żywiej i czyściej, ale nie jest to złe. Także bardzo proszę, dwójkę z tej płyty. Dziękuję. Otóż to jest... Dziękuję.
Otóż ja zapomniałem powiedzieć, kto jest autorem tekstu, bo ja jestem autorem tylko muzyki. Józef Ratajczak to jest nieżyjący już poznański poeta. Teatralogom jest znany najbardziej jako mąż, dlatego że jego żoną, obecnie wdową po nim, jest Dobrochna Ratajczakowa, znakomita historyczka i teoretyczka teatru z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urocza zresztą kobieta i zaprzyjaźniona także z naszym uniwersytetem. I to jest z takiego zbioru, który sam w sobie jest interesujący do analizy, który Ratajczak wydał zresztą we Wrocławiu pod tytułem Stajenka pełna dzieci. I to są wiersze no, naiwne, takie powiedzmy gdzieś tam stylizowane na twórczość, no może nie konopnickiej, ale gdzieś tam w każdym razie dziecięcej poezji przełomu, poprzedniego przełomu stuleci. Ale one są bardzo chytre. Jak się przyjrzeć tym tekstom, ja napisałem 3 kolędy do Ratajczaka. 2 były używane w tym konkursie, 1 nie. I to są całkiem, powiedziałbym, kunsztowna poezja. W tej całej prostocie takiej swojej naiwności pewnej. Jak się temu przyjrzeć, tym wszystkim tekstom, które tam są, one są całkiem ciekawe i inspirujące dla kompozytora także. I tu ostatnia uwaga na temat inspiracji dla kompozytora, a potem sobie trochę pośpiewamy. Mianowicie zdarzyła się rzecz taka. Jerzy Liebert, pisany po niemiecku, taki poeta polski z dwudziestolecia międzywojennego, napisał tekst pod tytułem Kolęda. Nie płacz, mój syneczku, nie płacz, woda będzie w balijce ciepła, kolebeczki Bóg ci poskąpił, za to matka ukołysa, ukąpie i tak dalej. Prawda? Tekst dedykowany takiej znajomej zakonnicy, matce Czackiej, słynnej skądinąd polskiej arystokratce, która założyła takie centrum dla niewidomych w Laskach. To jest istniejący do dzisiaj ośrodek, bardzo, bardzo ważny ośrodek terapeutyczny, ale także taki intelektualny. Otóż ten tekst został opracowany dwukrotnie przez kompozytorów. Jeden z tych kompozytorów nazywa się Krzysztof Teodorowicz. Drugi się nazywa Rafał Augustyn. I zdarzyło się tak, że ta kolęda moja była tu wykonana kiedyś na bis przez chór gdański w filharmonii, jeszcze w starej filharmonii wrocławskiej. I była na tym moja znajoma, recenzentka, muzykolożka, krytyczka muzyczna, współpracująca dzisiaj z polityką, Dorota Schwarzman, i mówi, o, to jest tekst Liberta. Ja mówię, no tak. A ty wiesz, że ja to śpiewałam. Jak to? No moje nie mogła śpiewać, bo oni to mają jedyni, którzy mają te nuty. Nie, 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 ja śpiewałam z muzyką Krzysia Teodorowicza. I jaka była? Smutna kołysanka? Tak jest. A ja napisałem Wesołego Oberka. Do tego samego tekstu. I tu potem dostałem, ponieważ nie mam dobrego nagrania własnej kolędy, więc Państwu nie chcę pokazać, ale chciałem Wam pokazać różnicę, co można zrobić z tym samym tekstem na 2 różne sposoby. Otóż Krzysztof, którego bardzo lubię skądinąd, który jest dobrym organistą i bardzo ciekawym kompozytorem, takim tradycyjnym, ale ze świetnym warsztatem, załapał się na pierwsze słowa, i potem już właściwie pojechało. Jest taki tekst Arnolda Schönberga, austriackiego kompozytora, o tym, jak to kompozytor czasem czyta 2-3 słowa i nie do końca rozumie, nie do końca przygląda się temu tekstowi, tylko ma jakiś pomysł i dalej z tym jedzie. I Krzysio tak zrobił. Nie płaczę, mój syneczku. Aha, czyli to będzie coś w rodzaju Lulejże Jezuniu, prawda? Natomiast jak ten tekst przeczytać dokładnie, to jest o tym, że dziecko ma nie płakać, że je trzeba zabawiać. Potem jest taki maleńki cud się dzieje, że to też jest taka naiwna poezja, ale bardzo fajnie napisana, że ta woda, w której tam to dzieciątko się kąpie, ona sama się zaczyna z nim bawić, prawda? Sama zaczyna pluskać, sama zaczyna tego i w końcu ono tam śpi i jest taka gloria śpiewana, ale pianissimo. I to jest u mnie. Natomiast u niego jest cały czas śliczna kołysanka, ale absolutnie moim zdaniem niezgodna z głównym sensem tego tekstu. Ale jest tak silna
tak wielka potęga asocjacji, tego pierwszego wrażenia, że zdarzyła się rzecz taka, że kiedyś przyszedłem na koncert, gdzie wiadomo było, że będzie ta moja kolęda też, ale nie byłem na próbach, prawda, nie konsultowałem się z dyrygentką, to kobieta dyrygowała i czekam na ten swój, a tu tymczasem jest, nie płacz, mój syneczku, nie płacz. Idę potem do dyrygentki i mówię, pani Marto, a co tam jest napisane? Allegro e giocoso, czyli prawda, szybko i wesoło. No tak, ale tu jest nie płacz. Siła skojarzeń jest potężna. Także uważajcie, jak czytacie teksty, to naprawdę przeczytajcie je dokładnie, bo czasem nawet w takich prostych kolędach polskich jest mnóstwo interesujących rzeczy, które tam można znaleźć. Tylko trzeba je odkryć. I ostatni akapit, parafrazy, tylko króciutko, bo już rzeczywiście nie chcę was tu długo trzymać. Mianowicie teksty kolędowe były często przerabiane na różne sposoby, na sposób liryczny, na sposób tragiczny, na sposób komiczny, czasem wręcz taki, powiedziałbym, no, na granicy bluźnierstwa. Prawda? To jest taka chyba XIX-wieczna parafraza. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Słuchajcie starzy, słuchajcie młodzi, o rzeźniku, który psinę sprzedawał za cielęcinę. Teraz się śmieje. Narobił kiełbas z brudnych trybowin, co ich mu sprzedał nędzny Żydowin. Za wieprzowe ich podaje, niejednym się serce kraje, że taka droga. Coś, co nam przypomina naszą dzisiejszą praktykę wędliniarską. Nie? Teraz używać będzie jak w raju. Dobrze okpiwać jest w polskim kraju. Choć nie jeden się unosi, rzeźnik cenę wciąż podnosi, bo święta idą. A jak wyprzeda kiszki kiełbasy, wrócą dla niego dawniejsze czasy. Rzeźnik święta się upije, nosem w rynsztoku zaryje za ludzką krzywdę. No, mało to religijne, mało to poważne, ale takich przypadków jest więcej. Są kolędy polityczne, są kolędy ekonomiczne, są kolędy patriotyczne, są kolędy erotyczne nawet. Nie mam w tej chwili tutaj przykładu. Nie mam przykładu, albowiem parafrazy, książka z parafrazami kolędowymi jest w bibliotece, tylko biblioteka jest czynna od 11 dzisiaj. Więc są. Była kolęda nawet o Antonim Macierewiczu. Więc tak, ale jakoś ostatnio nie. Nie ma kolędy o Trybunale Konstytucyjnym na przykład i 500+, prawda? Aż się prosi, prawda? Żeby Madonna się cieszy, że dostała tam 500 szekli, prawda, dodatkowych, czy 500 denarów, prawda, rzymskich. Nie. Być może są, tylko że jakby nie wchodzą nawet mimo internetu, nie wchodzą w obieg, ale to jest oczywiście dla wszystkich z tu obecnymi włącznie motyw do zastanowienia, a może napisać jakąś parafrazę kolędy, może zrobić jakąś tutaj przeróbkę aktualną. Nie musi być polityczna, prawda? Może być obyczajowa, może być ekonomiczna, może być o hipsterach, prawda? Czy jakichś innych o zespołach rockowych, to też można, prawda? Byle to zrobić dobrze. Kochani, w takim razie dzisiaj gadania na tyle. Już 12. Czy już chcecie iść? Jak chcecie iść, to idziemy? Nie. Zaśpiewajmy. Dobra, to od czego zaczniemy? Od czego zaczniemy? Ja nie zacznę, proszę Państwa, od razu, ja nie jestem zawodowym pianistą, także ten mój akompaniament będzie taki sobie, ale przynajmniej, żeby trzymać się w tonacji i w rytmie, to mam nadzieję, że wystarczy, czyli przybierzeli do Betlejem.
szpitale pierwszej zbrodni, więc tu będzie prawdopodobnie jakaś konkluzja wojskowa, ale się nie przejmujcie. Czyli jeszcze raz ja thank you.
przepraszam, jedna jeszcze historyczna glosa. A, brawo. Otóż, jak mówiłem, kolędy nie były modlitwami, prawda? Nie miały charakteru przez wiele set lat. Były takim dodatkiem i zdarzało się, że nawet zakazywano śpiewania kolęd w kościele, czy przynajmniej niektórych. Mioduszewski jeszcze w XIX wieku w swoim takim śpiewniku, do dzisiaj wznawianym, powiada, że wiele kolęd nie nadaje się, bo teksty są rubaszne, czasem wręcz wulgarne, bo tematyka jest rozwinięta w taki sposób, który nie przystoi poważnemu nabożeństwu. No coś jest na rzeczy. Ale zasadniczo uważano, że kolęda jako coś takiego to jest gatunek ludowy, prywatny, nieliturgiczny. Te wczesne tak, a te późniejsze już nie bardzo. Tymczasem, co się dzieje dzisiaj? Otóż, jak niektórzy pewnie zauważyli, kolędy właśnie z tą włącznie wracają do liturgii jako element nie tamże towarzyszący, tylko wręcz element liturgii wprost. I u mnie na obecnej mojej parafii na Różance śpiewa się, zamiast Gloria w okresie bożonarodzeniowym, śpiewa się tę kolędę. Prawda? To jest trochę bez sensu, dlatego, że tam jest cytat Gloria. Mało. Druga rzecz, w mojej poprzedniej parafii, czyli u Franciszkanów na Karłowicach, ja mieszkam pod tym samym adresem, tylko parafię podzielono. Kiedyś byłem w waszym wieku mniej więcej chyba, tej młodszej części widowni, byłem na koncercie kolęd z całego świata. To był PRL głęboki, więc ten człowiek był jednak trochę izolowany od tego. Zaczęło się od kolędy amerykańskiej. Pełny kościół, wszyscy przyszli, jakiś chór śpiewał z zewnątrz, nie umiem powiedzieć, kto to nawet był. Zaczęto od kolędy amerykańskiej i cóż o to usłyszałem? Tekstu nie pamiętam, ale to było coś o mój Jezu tam, ale melodia była: o, jak Cię kocham, mój Jezu, da, 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 prawda? White Christmas. Ona. Piosenka absolutnie nie mająca poza tytułem właściwie nic wspólnego z kolędą. Prawda? To jest ten typowy Christmas song, zresztą pochodzące z filmu, nie wiem czy wiecie, gdzie ona się pierwszy raz pojawiła. W filmie pod tytułem, w Polsce chodziło to jako Gospoda Świąteczna, a angielski tytuł jest Holiday Inn. I to był film, którego tytuł stał się potem inspiracją do stworzenia sieci hoteli. Holiday Inn, prawda, znanej międzynarodowej sieci w Polsce. We Wrocławiu był dzisiejszy Scandic, to był kiedyś Holiday Inn, to należał do tej sieci, tylko oni potem go sprzedali. Czyli mamy odwrócenie sytuacji, że kolęda, która najpierw była wyrzucona z kościoła, czy też nie wpuszczona do kościoła, włazi do niego i to frontowymi drzwiami, wprost do religii, natomiast tekst religijny zostaje dopisany do piosenki, która jest o magii świątecznej, o choince, o śniegu, o różnych innych rzeczach. Zresztą powstała w Kalifornii, w ogóle było zabawniej, gdzie tego śniegu za dużo nie ma, prawda? Nawet w zimie. I te obszary sakrum i profanum się nieustannie przenikają, co jest też oczywiście morałem na przyszłość dla badaczy i nie tylko. Dobra, następna kolęda jaka? Thank you.
Kairosa. I jeszcze jedną kolędę zaśpiewamy i zaraz powiem jaką. No zwykle na koniec się śpiewa Bóg się rodzi, więc zaśpiewamy to. Ja tylko Państwu powiem jedną z tych parafraz, która powstała w latach 90., a więc jak się zaczynał polski kapitalizm, to pojawiła się taka zwrotka, to się nazywało kolęda na nowy rok budżetowy. Podnieś stopę, Boże Dziecię, życiową albo procentową, prawda? Podnieś stopę, Boże Dziecię, błogosław nasze urzędy w dobrych radach, w dobrobycie, niech nam wzrosną dywidendy, dom nasz i majątność całą od złej bessy uchroń, Panie, by nam saldo się zgadzało w tym niebieskim biznesplanie. Czego sobie i Wam życzę, a teraz właściwa kolęda w właściwym tempie. Kochani, dziękuję bardzo. Jeszcze jedna rzecz, już naprawdę ostatnia. No, śpiewaliśmy kolędy, ale kolędy się śpiewa od Wigilii. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany okresem wcześniejszym, to 10, czyli w najbliższą sobotę w Wojnowicach, w zamku na wodzie, gdzie jest mało miejsca, więc tam by się trzeba zapisać, ale ten Robert Pożarski, mój przyjaciel i znakomity śpiewak i znawca dawnego repertuaru, szef Schola Gregoriana Silesiensis, Scholi Chorałowej Śląskiej, Gregoriańskiej, warszawiak, ale tu zaprzyjaźniony z Wrocławiem, daje taki wieczór ze swoim zespołem, daje wieczór pieśni adwentowych polskich, a więc takich mniej znanych, a czasem bardzo fajnych, które, no, niektóre z nich są śpiewane, niektóre są nieznane, ten repertuar jest niesłychanie interesujący, mocno zakorzeniony zresztą w dawnym repertuarze łacińskim. To jest o 17 w Wojnowicach. Jakby ktoś chciał, zapraszam w imieniu Roberta i ja się tam wybieram, bo sam jestem ciekaw, co on tam pokaże, bo na pewno będą rzeczy, których nie znamy. Dziękuję bardzo, wesołych świąt.